Kolejny vlog, dajcie w kolejnym odcinku z tej strony Tomaszka na po 30. Bo kupować to trzeba umieć. W sumie tu nie kupiłem nic takiego aż bardzo ciekawego, bo nie było. Wziąłem dużo rzeczy, ale okazały się za krótkie w barkach gdzieś. Sorry koleżku, waluta, euro, change money. No wiem, to nie jest skóra, ale co? Bez? W kurtce. Bez? W kurtce. Bez? Kurczę. No tak, a co? Jak wy zapatrujecie się na ten zakup ubraniowo-lumpeksowy? Taka zwykła kurteczka mnie nie brać, ale pomyślałem tak, do Niemiec mi się przyda. Ile? Jak myślicie, ile dajecie za taką kurtkę? 3 dyszki. Najgorsze to jest takie kupowanie na siłę. Teraz jestem bardziej jak snajper. Idę po jedną rzecz, celuję, wybieram, wychodzę. Bo czasami było tak, że nabrałem tych rzeczy, przychodzę do domu, byłem w jakimś zamoku tam w ciuchach, a przychodzę do domu, to wcale nie jest takie spoko, wcale nie jest takie ładne. Więc teraz ta kurtka była takim jednorazowym strzałem, myślę, że za 30 zeta. Nie wiem, ile w ogóle kosztuje tak normalnie taka kurtka. Z 60 zł, może 80. Także też te ceny nie są jakieś mega korzystne. Dzisiaj była dostawa, więc wyobraźcie sobie, co tam było. No ja się facetem jestem, no to tak nie miałem konkurencji, ale tam na dziale kobiecym to sceny dantejskie. Myślę, że kurtka całkiem spoko. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej kurtce. Dziękuję za wszystkie życzenia urodzinowe. Doris, paczka została wysłana. Priorytetem, także myślę, że powinna w przyszłym tygodniu dojść na początku. Także jeszcze raz gratuluję, pozdrawiam. Taki trochę cwaniacze, nie ukrywałem. Mówiłem wam, widziałem pupę. Normalnie kobiety się wstydzą, ale gdzieś w ciuchach to wszystko znika. Co on, tyłka nie widział? Tak to na miasto, no weźmy, to jest za krótkie, nie pójdę, w tym wszystko mi widać. A na ciuchach sru. Także pozdrawiam.